Witajcie w wideo przygotowanym przez Space Federation of Trade Unions. Tym razem będę mówił o Saber produkowanej przez Aegis. Saber jest jednym z najlepszych myśliwców dostępnych w Star Citizen. Wygląda na szybkiego, dość zwrotnego myśliwca, który przy okazji jest trudny do wykrycia. Na ten moment ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia wykrywania, ale Saber jest najlepszym myśliwcem, jakim latałem. Myśliwiec jest zaplanowany jako ten, który będzie się wyłaniał znikąd. Jestem więc przekonany, że gdy odpowiednia mechanika zostanie zaimplementowana, to będzie on bardzo trudno wykrywalny. Jeśli chodzi o uzbrojenie, Saber posiada 4 sloty trzeciego poziomu. Domyślnie umieszczono w nich 2 szybkostrzelne działka laserowe drugiego poziomu na gimbalach oraz 2 trzeciego poziomu zamocowane na stałe. Jak na konfigurację domyślną, nie jest ona zła, ale warto jednak zdecydować się na jeden z systemów, Fixed albo Gimbal. Wybór pomiędzy gimbalami a Fixed omówię w jednym z kolejnych odcinków. Na ten moment możemy przyjąć, że dla joysticka lepszy jest Fixed, a dla myszy Gimbal. Osobiście doszedłem do tego, że albo 4 Badgery zamocowane na gimbalach, albo 4 Pantery zamocowane na stałe dają najlepsze wyniki. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ciągły ogień prowadzony z 4 dział może szybko doprowadzić do ich przegrzania. Saber posiada 2 mocowania na rakiety 4 poziomu, na których zamocowano raki na pociski poziomu 3. Daje nam to 4 rakiety 3 poziomu. Nie jest to może dużo, ale rakiety 3 poziomu mają spory zasięg i dużo trudniej jest je zgubić niż mniejsze odpowiedniki. Mają one również dobrą siłę ognia. Ten zestaw uzbrojenia jest jednym z mocniejszych, jeżeli chodzi o obecnie dostępne myśliwce. Saber jest bardzo zwrotny i szybki. To powoduje, że latanie nim jest czystą przyjemnością. Pozwala bardzo łatwo wycelować w przeciwnika, albo bardzo łatwo wycofać się z niekorzystnej pozycji. Pod względem zwrotności bije go tylko Gladius. Jest on jednak dużo słabiej uzbrojony. Saber nie jest bez wad. Dysponuje 4-strefową tarczą, która co prawda szybko się regeneruje, to jednak pozwala zaobserwować przeciętną ilość obrażeń, zanim się skończy. To połączone z dość słabym pancerzem powoduje, że Saber jest dość mało odporny. Nie zrozumcie mnie źle, to nie znaczy, że jest z papieru. Jest to myśliwiec średniej wielkości, którego odporność jest jednak bliżej małego myśliwca. Jego odporność jest bardziej zbliżona do Horneta niż do Super Horneta, który jest jej bezpośrednim odpowiednikiem w stajni Anvil. Ta wada staje się większym problemem, jeżeli zdamy sobie sprawę, że patrząc z góry lub z dołu, Saber ma bardzo dużą powierzchnię, w którą łatwo jest trafić. To oznacza, że musimy latać mając bardzo silną świadomość, że nie wolno nam odsłaniać brzucha i pleców. Na szczęście ta wada jest wynagradzana przez bardzo mały przekrój w pozostałych płaszczyznach, czyli przód, bok, tył. Jeżeli uda nam się ustawić tymi płaszczyznami do wroga, to stajemy się bardzo trudnym celem do trafienia, co w połączeniu z szybko regenerującymi się tarczami pozwala nam jednak dość długo przeżyć na polu walki. Dzięki swojej sile ognia, zwrotności, szybkości, jest to obecnie najpopularniejszy myśliwiec wśród osób na szczycie Arena Commandera, zaraz obok Super Horneta. Myśliwiec doczekał się również nowego wariantu posiadającego inny zestaw uzbrojenia na starcie. Saber Comet jest zrobiony w niebieskiej kolorystyce i wygląda naprawdę ciekawie. Na starcie posiada 2 sztuki trzeciopoziomowego Pyroblast Cannon. Jest to potężna broń bliskiego zasięgu. Jest jednak trudna w użyciu, ponieważ uwzględniając obecne, dość wysokie lagi, jest z niej bardzo trudno trafić. Do kompletu mamy również 2 sztuki balistycznych dział trzeciego poziomu Sledge 2. Na papierze ta konfiguracja jest bardzo dobra, ponieważ Pyroblast Cannon zdejmuje tarczę, natomiast Sledge jako broń balistyczna niszczy pancerz. Jednak w praktyce bronie mają dramatycznie różną prędkość pocisków, co powoduje, że aby przestawić się strzelenia jedną bronią na drugą, musimy dość mocno zmodyfikować naszą pozycję względem wroga. Czas, który stracimy na ten manewr, pozwoli wrogowi zregenerować część tarcz. To oznacza, że strzelając z broni balistycznej nie będziemy już strzelać w odsłonięty pancerz, tylko będziemy musieli przebijać się przez tarczę. Osobiście kupiłbym ten wariant, jeżeli uważam, że malowanie podoba mi się na tyle, że warto zainwestować te parę dolarów więcej. Jeżeli nie jesteśmy przywiązani do wyglądu, to zwykły Saber ma dokładnie te same możliwości rozbudowy, a jest odrobinę tańszy. Jeżeli chcemy mieć dobry myśliwiec, to Saber jest z pewnością dobrym wyborem.
Na horyzoncie mamy jeszcze dwa myśliwce, które będą miały podobną charakterystykę. Buchaner ze stajni Drake, który będzie bardzo zwrotny i będzie miał dość dobre wyposażenie, oraz Hurricane ze stajni Enville. Pierwszy z nich może przejąć pierwszeństwo na polu walki pod względem zwrotności. Drugi przejmie pierwszeństwo, jeżeli chodzi o siłę ognia. Oba będą jednak troszkę mniej odporne od Saber, a dodatkowo żaden z nich nie będzie produkowany w technologii Stealth. To oznacza, że mimo pojawienia się konkurencji, Saber nadal będzie bardzo dobrym myśliwcem. Jeżeli ktoś myśli poważnie o dobrym, szybkim myśliwcu, to Saber jest naprawdę dobrym wyborem. Tak naprawdę w tym momencie mamy dwa myśliwce, które królują na polu walki. Mamy Super Horneta i mamy Sabra. Jak pojawią się dwa pozostałe mocne odpowiedniki, to na pewno one odrobinkę zamieszają, ale to nie oznacza, że Saber bądź Super Hornet stanie się bezużyteczny. Będą one nadal królowały na polu walki. Oczywiście no warto jest uwzględnić jeszcze takie maszyny jak Vanguard, jak Redeemer. Tak naprawdę, jeżeli ktoś planuje grać myśliwcem, to tamte dwa wybory no niekoniecznie podchodzą. Vanguard jest troszkę wolniejszy i jest stanowczo mniej zwrotny. Jest to maszyna, która jest raczej nastawiona na spowodowanie sporych obrażeń, przelatując koło wroga. Oczywiście Vanguard jest bardziej odporny, ma możliwość dołożenia jeszcze pilota na wieżyczkę, natomiast mimo wszystko uważam, że Saber, który bije właściwie wszystko zwrotnością, zachowując bardzo dużą siłę ognia, jest jedną z lepszych opcji, jakie możemy w tym momencie mieć. Obstawiam, że jak Star Citizen w końcu wyjdzie, to Saber i Super Hornet nadal będą podstawowymi myśliwcami, które będą używane. Jeżeli ktoś myśli poważnie o walce, to powinien brać pod uwagę właściwie tylko te dwa. Ewentualnie może brać pod uwagę jeszcze Vanguarda, który w sumie też jest bardzo dobrym wyborem. Buchaner na pewno będzie używany jako lekka jednostka, jako szybka jednostka, natomiast w prawdziwym dogfajcie Saber i Super Hornet będzie jednak go roznosił na strzępy. Jeżeli chodzi o Hurricane'a, no nie mamy jeszcze pełnych informacji, ale z tego co wiadomo, to prawdopodobnie będzie bardzo cierpiała jego zwrotność. To oznacza, że to będzie jednostka, która będzie przeznaczona do tego, żeby przelecieć z dużą prędkością, obstrzeliwując cel, a nie bawić się w jakąś walkę kołową i walczenie z innymi myśliwcami. To będzie jednostka, która będzie przeznaczona raczej do zniszczenia większych celów, zaczynając od czegoś wielkości, no nie wiem, Vanguarda, Redeemera, przez konstelacje i większych, a nie do zabawy w walkę z innymi myśliwcami. To oznacza, że na polu walki zostają tak naprawdę trzy myśliwce. Zostaje Saber, Super Hornet i ewentualnie Buchaner jako lekki myśliwiec do walki. Pozostałe mogą być brane pod uwagę, natomiast jeżeli poziom gracza, czyli pilota, będzie dokładnie taki sam, to Saber i Super Hornet będą jednak w walce bezpośredniej wygrywać. Saber kosztuje $210 z VAT, a Kometa kosztuje $228 z VAT. Tradycyjnie oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszej strony i forum, do której link znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w świecie Star Citizena.